Hej, hej! Pomyślałem, że w tym materiale przedstawię wam zestaw dla niedzielnego gracza. A takim ostatnio trochę się stałem. Co to znaczy niedzielny gracz? Otóż to taki gracz, który na gry ma mało czasu, a przez wiek nie ma już takiego refleksu w FPS-y jak kiedyś. Postanowiłem pozbyć się moich słuchawek HyperX Cloud 2. Głównie z powodu ich wielkości oraz tego, że nie mam obecnie wyznaczonego miejsca do grania. A więc mam poniekąd wyrobione zdanie na porównanie słuchawek gamingowych z trochę wyższej półki oraz tych prezentowanych w filmiku, czyli Trust GXT 408 Cobra. Zapraszam do krótkiej recenzji. Na pierwszy rzut oka słuchawki prezentują się trochę tandetnie, jeśli chodzi o design. Pamiętajcie, że jest to tylko moja opinia. Producent zapewnia nam zgrabne pudełeczko na zamek. Muszę przyznać, że jest to całkiem fajne rozwiązanie. Zapakowane słuchawki są bardzo kompaktowe i nie zajmują dużo miejsca, co dla mnie jest super. W środku znajdziemy oczywiście słuchawki, dodatkowy przewód, zamienne gumki do uszu i uwaga, uwaga, niespodzianka, mikrofon. Tak, moi drodzy, prezentowane słuchawki gamingowe mają wejście na mikrofon. To był jeden z powodów, dlaczego one mnie tak bardzo zaciekawiły. O mikrofonie opowiemy sobie później. Przejdźmy najpierw do samych słuchawek. A więc, jak zdążyliście już zauważyć, są to słuchawki douszne. Dodając jeszcze trochę do designu, to żałuję, że producent nie pomyślał o innych użytkownikach. Chodzi mi o te czerwone dodatki oraz logo na słuchawkach. Fajniej prezentowałyby się słuchawki w kolorze mono, na przykład całe czarne. Niestety gamingowe dodatki jeszcze nie wyszły z mody, chociaż powoli trendy się zmieniają i bardzo mnie to cieszy. Słuchawki będą działały z pecetami oraz konsolami. Typ podłączenia to 3,5 mm jack. Długość przewodu to 1,35 m. Jeśli chcecie bardziej szczegółowe dane techniczne, to odsyłam do linku pod tym filmikiem. Na przewodzie słuchawek mamy zamontowany pilot do regulacji głośności oraz wyłączania i włączania mikrofonu. Na plus zasługują również haczyki do ucha przy słuchawkach, co sprawia, że leżą one bardzo stabilnie i raczej małe są szanse na to, że wypadną z uszu. Przejdźmy do samych wrażeń audio. Używam tych słuchawek od kilku tygodni i muszę przyznać, że na początku byłem trochę zachwycony. Nie oczekujcie oczywiście tutaj cudów. Mówimy o zwykłych słuchawkach dousznych, które mają tylko znaczenie jako gamingowe. Za cenę 79,99 nie ma sensu wymagać zbyt wiele. Zacząłem od słuchania w nich muzyki. Muszę przyznać, że do słuchania muzy słuchawki są nawet spoko. I tyle. Znajdziemy tu trochę basu, ale dźwięk jest raczej neutralny, wyśrodkowany, z lekką przewagą niskich tonów. Niestety trochę gorzej jest podczas gry. To znaczy, jeśli gramy w gry fabularne, single player, to jest git. Natomiast jeżeli wkraczamy na terytorium strzelanek multiplayer, to jest zdecydowanie gorzej. Często miałem sytuację, że nie wiedziałem skąd nadchodzi przeciwnik, a grałem w takie tytuły jak CSGO, najnowszy COD i stary już Quake Champions. Jeśli chodzi o pozycjonowanie, to ode mnie bardzo duży minus. Przejdźmy do mikrofonu i jego jakości. W ogóle sam pomysł, żeby sparować słuchawki douszne z małym mikrofonem jest genialny. Czekam na jakieś fajne rozwiązania w tym temacie od bardziej znanych producentów, jak na przykład Logitech czy Razer. A więc słuchawki mają wejście 3,5 mm jack na mikrofon. Sam mikrofon jest malutki, a przewód bardzo elastyczny, przez co można go łatwo dopasować. Nie będę rozwodził się dużo nad mikrofonem, najlepiej jak posłuchacie go sami. Jeszcze mniej niż o kościelnej działalności odnowicielskiej Kazimierza wiemy o jego rekonstrukcji struktury państwa. W zasadzie Kazimierz nawiązywał do systemu stworzonego przez pierwszych piastów, odtwarzając sieć grodów, ośrodków administracji, przywracając wybieranie danin i powinności. Podsumowując, za niecałe 80 zł dostajemy całkiem przyzwoite słuchawki z ciekawym rozwiązaniem, jeśli chodzi o mikrofon. Nie jest to szczyt, jeśli chodzi o audio, natomiast dla mnie największym plusem jest to, jak bardzo są one kompaktowe. Producent mógłby dopracować trochę jakość mikrofonu oraz design, ale tak naprawdę nie chce się bardzo czepiać. Dla niedzielnego gracza, który raz na jakiś czas spotyka się z znajomymi na Discordzie, te słuchawki będą jak najbardziej odpowiednie.
Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tych słuchawek, to zapraszam do pisania komentarzy. Jak zwykle łapka w górę, jeżeli podobał Wam się materiał, łapka w dół, jeśli nie. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.